Protokół komisji skrutacyjnej przeczyta Juliusz Szatkowski. Komisja skrutacyjna w składzie: Juliusz Szatkowski, Aleksandra Sosnowska, Marika Skibiak. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza, że na stan rady 25 obecnych na sesji było 24 radnych. Głosowało 24 radnych. Głosów ważnych oddano 92. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: Aleksandra Lis 19, Miłosz Pytyński 12, Oliwia Jędraszek 18, Natalia Siwińska 17, Agata Jasińska 14, Kacper Górski 12. W wyniku głosowania największą ilością głosów członkami Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Malborka zostali Aleksandra Lis, Oliwia Jędrzaszek, Natalia Śliwińska, Agata Jasińska. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Wolne wnioski. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10. Zakończenie sesji. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Malborka.